Dziękuję bardzo. W Warszawie, jak widzę, zapanował stary galicyjski obyczaj, że dożywotniego tytułowania kogoś, kto pełnił funkcję państwową, to jest zwycięstwo tradycji małopolskiej nad mazowiecką. Moja obecna funkcja to jest dyrektor Instytutu Obywatelskiego i tego się będę trzymał. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość powrotu w pewnym sensie do czegoś, co przez lata było moim zajęciem, bo think tanki czy też działalność analityczna to była coś, co przez większą część mojego zawodowego życia było głównym zajęciem. Dzisiejszy temat jest mi szczególnie bliski ze względu na dwie perspektywy. Perspektywę obserwatora zewnętrznego i kogoś, kto opisywał państwo, czy opisywał polityczność w państwie, zarówno na wschodzie, jak i w publicystyce polskiej państwowości, a także kogoś, kto osobiście doświadczył bycia w państwie, pełniąc urząd państwowy. Ale jeśli państwo pozwolą, to ja się odwołam do obydwu doświadczeń. Otóż pytanie o to, czym ma być państwo w przyszłości, moim zdaniem skierowuje nas na rozważania teoretyczne o tym, czy państwo jest wyłącznie ramą dla aktywności obywatelskiej, czy ma być projektem ideowym, który odciska swoje piętno na wszystkich aspektach życia społecznego. Ja muszę powiedzieć, że jestem sceptyczny, jeśli chodzi o takie ujęcie kwestii. Bo pytanie, które mnie zajmuje, to jest pytanie o to, czy w ogóle państwa takie, jak je znamy, przetrwają, czy nie. To nie jest pytanie o to, czym je wypełnić, ale to jest pytanie o stopień ich zaniku. A także to jest pytanie o to, czy na miejscu tego zaniku pojawia się coś nowego. Znaczy, jeśli nie państwo, to co? Oczywiście nie tylko od początku kryzysu w 2008 roku, ale także, jak sobie przypominamy, od 11 września 2001. Okazało się, że w świecie konsensusu waszyngtońskiego, mówiąc w wielkim skrócie, gdzie to kapitał i biznes decydował w dużej mierze o zainteresowaniach państw w momencie zagrożenia, wracamy do takiej hobbesowskiej definicji państwa. Czy po pierwsze obronić, po pierwsze chronić obywateli, po pierwsze nie dopuścić do tego, do sytuacji, która jest sytuacją graniczną. To powtórzyło się w innej, jakby na innej płaszczyźnie w 2008 roku i w jaki sposób ta dyskusja trwa do dzisiaj. Ale proszę zwrócić uwagę, że równocześnie do tego procesu, który zachodzi, tej dyskusji o tym, gdzie państwo ma być, jaką ma funkcję pełnić, czy ma być mniej czy bardziej hobbesowskie, bardziej sprzyjające rynkowi i kapitałowi, czy mniej. Równocześnie mamy do czynienia z szeregiem procesów, które jednak stawiają państwa pod znakiem zapytania. Otóż jeśli popatrzymy w skali ostatnich 20 lat na mapę świata, to możemy zauważyć, że jak liszaje, jak rodzaj choroby skórki, powiększają się obszary, w których państwowości zanikają. I to nie jest specyfika kontynentu afrykańskiego, niektórych fragmentów Ameryki Łacińskiej, czy separatyzmu w Azji. To dotyczy także Europy. Bo normalnie Bośnia i Hercegowina spełnia kryterium państwa. Możemy także mówić o państwowości kosowskiej. Możemy mówić także, że coś na kształt państwa istnieje w Naddniestrzu, w Osetii, Abchazji. Ale w takim
sensie, w jakim jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o państwie, ja mam poważne wątpliwości, czy w ogóle tam istnieją struktury adekwatne do tego, co się dzieje w obszarze, w którym myśmy się przyzwyczaili myśleć o państwie. Do tego wszystkiego formuła państwa narodowego już jest dość starą formułą. Zarówno idee, jak i współczesne reguły rynkowe ułamią te reguły. Państwo utraciło monopol informacyjny, państwo utraciło monopol nad własnymi obywatelami. Państwo utraciło także monopol nad znaczną częścią gospodarki w wyniku globalizacji. Co więcej, wyraźnie zauważamy tendencję do utraty monopolu na przemoc, a więc tego, co jakby było istotą kształtowania się państwa. To wszystko powoduje, że pytanie o to, czym jest państwo, sprowadza się do tego, czy spełnia swoje trzy elementarne kryteria. Kryterium pierwsze to jest kryterium bezpieczeństwa. Ja może powołam się na jedno doświadczenie. W trakcie negocjacji umowy transgranicznej polsko-niemieckiej, to była negocjacja między Ministerstwami Spraw Wewnętrznych Polski i Niemiec, strona niemiecka kładła bardzo silny nacisk na wspólne patrole transgraniczne, chcąc rozszerzyć katalog przestępstw także o wykroczenia. Doszło do pewnego kompromisu ostatecznie w tym zakresie. Strona polska nie zgodziła się na wszystkie postulaty, ale też, proszę, doskonale rozumieliśmy potrzebę strony niemieckiej. W Zgorzelcu, w mieście nadgranicznym, przewołowionym granicą, jest 8 radiowozów policyjnych. Po niemieckiej stronie jest jeden. Podobne proporcje występują w Kubinie i właściwie w całej Pomorzu Przednim czy Brandenburgii. Nie inaczej rzecz się ma w Saksonii, tylko to już jest kwestia granicy z Czechami. Zakres zaległości na bezpieczeństwo wschodniej części Niemiec jest oceniany na około 800 milionów euro. Brak sił policyjnych i niedoinwestowanie na poziomie landowym zaczyna mieć pewne znaczenie społeczne. Nie mówimy tutaj, mówimy tutaj o jednym z najsilniejszych państw europejskich. No to są problemy, z którymi będziemy się stykać coraz częściej. Druga sprawa to jest państwo jako strażnik wartości. Chcę przywołać dla mnie absolutnie symboliczne wydarzenie, jakim było wycofanie się koncernu Sony z dystrybucji filmu, wydaje się, że dość durnego, poświęconego przywódcy Korei Północnej. Nie jest to pierwszy przykład, kiedy koncerny międzynarodowe albo uginają się przed dyktatorami, albo wręcz z nimi współpracują. Chcę wspomnieć Google w Chinach, Twitter w Moskwie i wiele jeszcze innych przykładów. W tym case, o którym mówię, głos musiał zabrać prezydent Stanów Zjednoczonych, aby przywrócić właściwą proporcję. Proporcję wolności, podstawowych swobód do wyrażania opinii. Czegoś, co jest rudymentem, fundamentem cywilizacji zachodniej. A bez takiego arbitra obawiam się, że praktyki, o których wspomniałem, byłyby o wiele częstsze. To znaczy, rynek nie jest strażnikiem wolności i swobód obywatelskich. Tym strażnikiem może być wyłącznie państwo. I trzecia funkcja to jest kwestia wydolności. Tutaj mówimy o całym pakiecie kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństw, z systemem redystrybucji, solidarności międzypokoleniowej, wydolności całych systemów społecznych. Ale jak to zauważył Mikulajk i Ulrich w książce Czwarta rewolucja, wobec współczesnych państw są stawiane zadania, które być może są nie do osiągnięcia. Rozpiętość zadań, jakie stoją przed współczesnymi państwami, się zwiększa. Instrumentarium państw
się zmniejszy. I to jest podstawowe pytanie, czy aspiracje wobec takiego modelu państwa, jakie do tej pory kultywowaliśmy w naszym kręgu, są do zaspokojenia? Czy państwa są zdolne do zaspokojenia tych rodzajów aspiracji? Ponieważ, jak powiedziałem w pierwszej fazie, jest szereg fragmentów, tych państwa stają się coraz słabsze. No to jest ten piekielny dylemat, czy śledzić terrorystów za pomocą profilowania ich przy wsiadaniu, pasażerów wszystkich przy wsiadaniu do samolotu, czy uznajemy, że to jest takie nadużycie praw ze strony państwa, że tego państwu nie wolno robić. Ale przecież nie rezygnujemy z żądania, żeby państwo sobie z terrorystami poradziło. A przełożenie tego na poziom zabezpieczeń socjalnych prowadzi do o wiele poważniejszych sprzeczności i problemów. Dlatego uważam, że ten dający się ostatnio zauważyć zwrot w kierunku roli państwa jest właściwie rodzajem ostrzeżenia. Być może jesteśmy już w procesie, w którym klasyczne państwowości są na tyle osłabione, że nie są w stanie podołać pewnym wyzwaniom, jakie przed nimi stoją. Ja wiem, że to jest dość pesymistyczna diagnoza. Nie znam środków zaradczego, bo jeśli mamy do czynienia z procesem cywilizacyjnym, to trudno stworzyć formuły zaradcze. Wiem tylko jedno, że wobec tych dylematów retoryczne wzmacnianie państwa uważam za jakiś rodzaj swojej powinności w rozumieniu swoich przekonań. To znaczy moment, w którym elity, wynosząc się z podatkami do rajów podatkowych, w pewnym sensie mówią, że ich naród, państwa ich nie interesują i że szukają interesu gdzie indziej. I moment, w którym demokratyczny lud odmawia uznania swojego państwa i ma je w pogardzie. To jest taki moment, w którym nie tylko mamy problem z demokracją, ale możemy mieć problem ze strukturą państwową jako taką. Co więcej, mamy laboratoria w tej sprawie. Te laboratoria to są państwa upadłe. To tam możemy zobaczyć, co się dzieje, kiedy państwo nie spełnia swoich podstawowych funkcji. I twierdzenie, że to jest klot kulturowy i że mamy do czynienia z czymś, co jest przeszłością włożoną w przyszłość, czyli innymi słowy, że takie Naddniestrze nie może się powtórzyć nigdzie indziej, bo to jest specyficzny splot okoliczności, wydaje mi się iluzją. Osłabianie państw może się zdarzyć wszędzie. A jeśli ktoś ma co do tego wątpliwości, to ostatni przykład. Cały obszar Rio Grande jest obszarem niekontrolowanej przemocy z udziałem państwa, ale także z udziałem prywatnych faktorów. Czy tam działa państwo? W pewnym sensie tak. Czy to państwo zachowuje spokój i ład społeczny? Powoduje zwalczenie zjawiska, z którym walczy? Nie. Tam przemoc się mnoży. Mamy Marsylię, w której właściwie chodzi się w niektóre dzielnice w kamizelkach nie policyjnych, tylko bojowych, bo czy pociski z Kałasznikowa przebijają kamizelki policyjne. No to są dylematy, które mamy nie na obrzeżach, tylko coraz częściej w centrum. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Teraz tutaj...